Dzień dobry, witajcie serdecznie na kolejnej Herbatce Łydka. Dzisiaj znamienity gość. Powiedz nam, kochany Maćku, Maciek Terlecki, przez wiele lat mieszkałeś w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj w Herbatce chciałbym poruszyć między innymi kwestię związaną z rozwodami, na przykład Sylvestra Stallone, którego żona po 25 latach wniosła o rozwód. Powód, dla którego rzekomo chce się rozwieść, to jest to, że gdzieś tam ukrywał przed nią aktywa finansowe ich związku. To dosyć specyficzny powód. Mężczyźni gdzieś tam zawsze sobie chowają parę złotych, ale może tu chodziło o tę znacznie większą sumę. No ale tak się zdarza, że niektórzy faceci przechodzą kryzys wieku starszego niż średniego. Myślę, że Stallone może przechodzić ten kryzys. No i jego żona jest kobietą zdecydowanie młodszą, a być może uznała z kolei, że tutaj ten model też nie trzeba zmienić na nowszy i tak dalej. A propos z kolei kwestii finansowych, też ostatnie 3-4 dni to była kwestia tego, że Nick Kyrgios, który zarzucił naszej rodawce Annie Palus, że na trybunach w czasie jego meczu finałowego w tenisie w Wimbledonie znajdowała się jego zdaniem w stanie nietrzeźwym i to bardzo mocno nietrzeźwym, wykrzykiwała różne rzeczy, podał wręcz, że musiała wypić co najmniej 700 drinków, żeby się do takiego stanu doprowadzić. Ale takich malutkich. Tak, takich bardzo malutkich przecików. W każdym razie teraz nasza rodaczka przechodzi do kontrofensywy, zapowiedziała proces o zniesławienie, powiedziała, że sam fakt, że została wyproszona z trybun, wiele różnych portali pokazywało ją jako tą właśnie niegodną bywania w takich miejscach, spowodował ogromne straty moralne, no ale też wie, z kim spróbuje powalczyć, bo Kyrgios też w sumie, jak każdy z wierchuszki finansowej tenisa, no, ma też pokaźne zasoby i ma ewentualnie z czego płacić za zniesławienie. Tak, szczególnie po finale Wimbledonu. Ja akurat obserwowałem to rzeczywiście sam pojedynek niesamowity, ale jest jakby Australia podzielona, że jedna część kibicuje mu i podoba im się, że on jest taki wyrazisty, że warto oglądać nie tylko dla jego umiejętności, ale też jak on się zachowuje na korcie. A znowu są tacy, jak tam Pat Cash podobno, który twierdzi, że psuje ten sport. Tenis to jest sport elitarny, tam każdy musi się dobrze zachować, ale tak to byśmy nie pamiętali, że był taki, to jest jak John McEnroe. No to ja akurat zacząłem się śmiać, jak on się zaczął zachowywać w ten sposób, że zaczął obwiniać jakby swoją grupę i krzyczał, to przez was ja przegrałem tego gema, bo wy nie kibicujecie mi. No i tak w pewnym momencie to też się fajnie ogląda, bo to trochę taka rozrywka się zaczyna robić, ale chyba troszkę nie po kolei w głowie ma facet, a tutaj szykuje się jakiś pojedynek fajny z Polką, tym bardziej, że jest na przykład 40 tysięcy na trybunach i nie wiem, 20 tysięcy tam wykrzykuje od najgorszych, wyzywa zawodnika. Niektórzy tam się szczycą tym, że aha, krzyczą moje nazwisko, tam gdzieś mnie wyzywają, ale jeżeli jedna osoba coś powie, to wtedy to jest taki atak bezpośredni. Tak? Człowiek tak czuje. I myślę, że tutaj też wśród tenisistów jest coś takiego, że ta jedna osoba coś szepnie, prowadzi z równowagi, a on po prostu psychicznie jest widocznie nieprzygotowany do tego, no i szykuje się fajna bitwa. Tak, a propos jednej osoby, która potrafi się przyczepić do sportowca, miała miejsce taka sytuacja kiedyś w meczu Krakowi ze Starą Stalową Wola w piłkę nożną. Były zawodnik, wtedy kierownik drużyny, Krystian Muskała, świętej pamięci, miał taką przypadłość, że trak dosyć mocno łysiał, no i w związku z tym, żeby jakoś tam sobie to wynagrodzić, to zapuszczał bardzo długie włosy z tyłu i tak sobie zaczesywał taką ala grzywkę, ale to było bardzo takie widoczne i rażące i jeden z kibiców na milczącym wtedy stadionie Krakowi, bo nie było wtedy jakoś tam szczególnie wyrazistego dopingu prowadzonego, nagle na całą trybunę: ty! Z jaj sobie zaczesz! Wszyscy gruchnęliśmy. A to tak nawiązując też, co ty powiedziałeś, to mój ojciec jeszcze jak grał, często zawsze były takie pojedynki, no zresztą teraz też są, tylko już w mniejszym stopniu. Prawo obrońca na lewego skrzydłowego, prawo skrzydłowe na lewego obrońca. I grał taki obrońca, nazywał się Waldemar Fiuta. I w pewnym momencie ojciec wychodzi po piłkę i wstaje trener bodajże Jezierski i krzyczy do ojca: Stasiu, uważaj, masz Fiuta z tyłu. Oczywiście w całej trybuny nie wytrzymałem. I to też są niekiedy takie sytuacje, że człowiek nawet na boisku dostaje takiego ataku śmiechu, że no, to też jest coś takiego fajnego. Ale ty też potrafiłeś impulsywnie reagować na różne zdarzenia boiskowe. Nie pamiętam, jak kiedyś w Bełchatowie po meczu waszej drużyny Widzewa. I to jest przykład, tutaj zdemolowałeś.
zrobiliście? Zmieniać swój temperament. Słuchaj, ja się odwracował Bayernie, bo byli tacy, którzy twierdzili po odejściu Lewandowskiego, że Bayern może zubożyć, jeśli chodzi o opcje ofensywne i tak dalej, a jednak okazuje się, że Bayern Monachium po odejściu Lewego ma w tej chwili nieprawdopodobną siłę rażenia. Strzela w każdym meczu bardzo dużo bramek i rzeczywiście okazało się, że umarł król, no ale powstała cała dynastia zawodników. Tak, tak. Ja jestem wielkim akurat zwolennikiem gry Sadio Mane i Bayern, nie, czołowa postać, ale tu rzeczywiście może mieć miejsce takie, coś takiego, że zespół jakby odżył, że każdy może wziąć na siebie ciężar gry. Tutaj też Bayern pokazał, bo tam często się mówi, no ale z kim oni grali? No Frankfurt to był Liga Europy, no to nie oszukujmy się, ale szóstkę włożyć, to nie jest tak łatwo, no ale będzie ciekawie. Ciekawie będzie w Lidze Mistrzów, ciekawie będzie, jeśli Bayern zagra z Barceloną. To wtedy no, zobaczymy. Tak, tak, to może być bardzo interesujące. No i kochani, jeśli chodzi o herbatkę tutaj w tej letniej scenerii na dzisiaj tyle. Do zobaczenia na kolejnej herbatce.